A ja mam kombinezonów mega dużo. Chce ktoś jeszcze czarny? Czy nie? Dobrze. Charakterna. Ok. Dobra. Zaraz pokażę okularki, tylko na razie kombinezon. Czy ktoś jeszcze ten kombinezonik chce? No to jest ten właśnie czarny, dekatyzowany na szarość. Teraz najmodniejszy jest Tom Sur. W Zarze są komplety takie właśnie cieniowane, w New Yorkerze widziałam, w House widziałam, w Mango teraz też są te komplety właśnie takie dekatyzowane. To nawet może na śmiało na siłownię założyć. Jak ktoś chodzi. Ona jeszcze je miała z krótkim rękawem, ale z krótkim nie chciałam. A więc taki. Czyli nikt nie chce, tak? Jeden się sprzedał, jeden zostaje. A, i Ola Woga też ma. Tak, wiem, widziałam. No bo teraz to jest bardzo modne, nie? No. Czyli co, nikt nie chce czarnego? Jeszcze jest beż. Przymierzyć dziewczyny beż? Czy przymierzyć beżowy? Zmęczyłam się. Nie, dresy będę dopiero miała jutro. Żanka, to jest kochanie od S do L. Patrzcie, kobity, patrzcie. Kufa, tu nawet XL wlezie w to. Patrzcie. I on się wszędzie tak rozciąga. I w dupie, i w rękach, i w nogach, i w łydkach, wszędzie. Chcecie przymierzyć, mam ten beżowy? To ja go biorę. To Żanka, kochanie, 150 zł kombinezon. Tylko Żanka, pisz, kochanie, od razu do mnie na TikToku. Czekajcie, ja wam zmierzę ten beż. Tylko to muszę założyć szpileczki. Szpileczki, czekajcie, tylko jedna jest, tak jest długa. Kurwa, ja nigdy nie wiem, gdzie mam but. W każdej szufladzie inny but. Gdzie ty, dziadu, jesteś? Dobra, mam. Słuchajcie, zmierzę wam do szpilek. Kombinezony są szok po prostu. No mam tylko trzy, nie mam więcej. Nie dała więcej. Niestety. A spodnie, dziewczyny, piszcie, jakie chcecie rozmiary. Ja w ciągu 15 minut będę wiedziała, czy mi sprzeda. Ona. Zmierzę wam ten brąz, znaczy ten beż. No powiem wam, chyba gdzieś wyjść na jakąś bibkę w tym. Ale nawet na co dzień, słuchajcie, do tego jakiś piękny płaszcz, piękne buty i sztos. Czekajcie. Ale jest gumowy. To jest po prostu guma. Serio, dziewczyny. Dobra. Już jestem bliżej niż dalej, słuchajcie. Stanik ściągnęłam. Ludzie. Patrzcie. Założę szpileczki. Się zmęczyłam. A się zmęczyłam przy zakładaniu. Patrzcie. Patrzcie. Cześć, urwę metkę. Pomidę tatu. Patrzcie. Widzicie? Mówię, można się zapiąć pod samą szyję, nikt nikomu nie broni. No. O, albo zrobić tak. Zobaczcie, śliczny jest. No jest mega. Dziewczyny, one na necie są, słuchajcie, po 320 zł, po 290, 289 zł. Patrzcie. Dziewczyny, jak coś, to sobie bierzcie nawet dwa. Bo za cenę jednego macie dwa, tak naprawdę. O, można sobie... O, tak.
Patrzcie nawet jak do tych okularów, kuźwa pasuje kolorystycznie, czekajcie, dobrze ja mówię. Pani profesor, wyobraźcie sobie taką nauczycielkę, słuchajcie, przy tablicy. Czarna dama, bierz sobie kochanie, bo jest zajebioza. Bierz sobie kochanie ten kombinezon, bo jest przecudny, przecudny. Dziewczyny, ja w niego nic bym się nie nauczył na takich zajęciach. Dziewczyny, bierzcie, bo no powiem wam, zajebiście się prezentuje. Na dupce też, powiem wam. Oto. Foto mi dziewczyny robią, pozuje, nie? No. No, dokładnie. Marynara zajebista. Dobra, dziewczyny, chce ktoś ten kombinezon? Czy nie? Ściągam te okulary, bo ja je sprzedam, a sobie chodzę jak w swoich. No okulary zajebiste, no drogie, ale zajebiste. Ale nie ma ich już, ale może będę mieć. Dobra, słuchajcie. Nie mam już sprzedany ciemny. Poszły dwa. Ale dziewczyny, jak jesteście szczupłe, śmiało zakładacie. Widzicie, ja nie jestem szczupła, ja noszę rozmiar M, L. I patrzcie, i to nie ściągnęło mi tego mojego kurwa bebzona. Cyce tu uwydatniło dobrze. Wszystko trzyma w rydzach. Tak jakbyście były kurwa zabandażowane. Czarna dama. Właśnie, nie, bo ja uważam, że ja się zlewam. Jakby ktoś miał piękne, długie, czarne włosy, to będzie to, wiecie, wyglądał tak sexy z pazurem, nie? Bo ja być może wyglądam w tym dło, no bo beż, zlewam się, nie? 159 zł. To jest dla ciemnowłosej kobity. Dziewczyny, długo jeszcze mam w nim stać? Baby, czy ja mam długo jeszcze stać w tym kombinezonie? Jeszcze mam buty do sprzedania z Gianmarco, ale buty używane. Byłam w nich 3 razy albo 2. Dałam za nie 400 chyba. Albo chyba 499, mogę je za 250 sprzedać. Rozmiar 38, stan jak nowe. Takie tu luźne. Wiecie, nawet w lato można w nich śmigać. Gianmarco. Chyba 499 dałam. Justyna Grzegorek. Od S do L. Pokazuję, dziewczyny, patrzcie. Patrz ta kobita. Tu to by wlazła baba w ciąży. Na nodze. Okej, okay, buty są piękne. 490, no możecie sobie wejść. Buty Gianmarco, oni mają co sezon te buty. Tak, kochanie, to jest prążek. Patrz. Guma. One są tutaj takie luźne. Tak, kochanie, prążek. Ja jak mam kombinezony, to przeważnie z prążków. Prążek znaczy się. Kochanie, no obcisłe nogawki. No on cały jest opięty. 38 buciki. To Nika, kochanie, napisz na rezerwę, bo tam może być tak, że ktoś powiedział, że kupi, a nie odezwie się, nie? Ale Nika, ty też śmiało możesz sobie wziąć ten, bo ty jesteś chudziutka. Ja widziałam twoje TikToki, ty jesteś szczupła, babo. Zresztą ja nie jestem szczupła i widzicie. I mogę w nim chodzić, mogę, nie? Brian, ale ja mam tylko damskie okulary. Dobra, kobity. Czy chcecie go, czy nie, bo ja już zdejmuję. Zdejmuję. Chcecie, czy nie chcecie? Jeszcze wam się dosunę. Kochana, zakładasz czarne buty. Czarne buty, fango, brązowe, słuchaj.
To teraz nie ma tak, że zakładasz pod kolor. Słuchajcie, teraz w ogóle jest taki dziwny styl, że w ogóle łączy się wzory nawet takie, które się gryzą. Na przykład Gucci, kuźwa z Versace. Skarpety, kuźwa Versace, klapki Gucci. Taka jest moda, słuchajcie, że to ma się gryźć ze sobą. Ale buty do tego, słuchajcie, brązowe, czarne szpilki delikatne, słuchaj. To nie jest tak, że ty musisz mieć beżowe albo brązowe. To nie tak, to tak się teraz już nie chodzi jak dawniej, że wszystko pod kolor, jak kuźwa. Dziękuję za różyczkę. Ninka, nie, to nie jest tak, że ty musisz mieć wszystko pod kolor, słońce. Dziewczyny, jeszcze mam po sobie płaszcz do sprzedania z Mango. Dałam za niego 690 zł, byłam w nim ze 3 razy. Chcecie zobaczyć? Będziesz zadowolona, kochanie. Czy trampek? Ja na przykład do tego założyłabym ciężkie buty czarne. Mam zajebisty płaszcz z Mango za 300 zł, dam za niego 699 zł. Chcecie sobie go zobaczyć? Czy nie? Bo wisi w szafie. Czekajcie, przyniosę go. Tylko nie do tego kombinezonu, nie? Oczywiście. Mango! Patrzcie, kobity. MK, ale również na no drogi był jak jasny sam czy syn. 300 zł, a prawie dam 700, więc uważam, że to nie jest dużo. Jest przepiękny. To jest, słuchajcie, sweter. Ale on wygląda jak wiosenny płaszcz. Patrzcie. Przepiękny. Ale mam taki sam prawie z Zary. Chociaż wiecie co? Wiecie co, że on pasuje do tego kombinezonu? Patrzcie. On pasuje. Kurwa, pasuje. Patrzcie. Ej, serio on pasuje? Baby, powiedzcie, że nie. Przepiękny jest, patrzcie. Rozszerzany rękaw. Patrzcie. Kieszonki. No, jak się ktoś nie zna, to powie, że szlafrok. Ja, kochanie, to czyli moje wszystkie płaszcze z Zary to są szlafroki. Czyli ja mam wszystkie płaszcze z Zary z szlafroki. Więc coś tak, taka jest, kochanie, moda. Taka moda nastała, a ja kocham tą modę. Dziękuję Bogu, że taka jest. Patrzcie, rozszerzany rękaw. Śliczny, patrzcie. Także jak ktoś chce 300 zł, jest przepiękny, mięsisty i to nie jest płaszcz, tylko to jest taki mięsisty sweter. Patrzcie, jak wykończony. No Mango ma drogie rzeczy, tak jak i Massimo Dutti, ale... Ale no maj, patrzcie. Tu jest taki rękawek rozkloszowany. Nawet jeszcze zmierzę do okularów, bo ja to wszystko do okularów zmierzę. Patrzcie. No. Także tak. Ach, Jezu. Kochanie, to jest MK, ale tak naprawdę S, M i L. Dla mnie to jest Uni. S, M i L. 300 kosztował 699 albo 689. Kupiłam go 3 miesiące temu. Nie na wyprzedaży, od razu mówię. Nie na wyprzedaży. Żeby mi tu ktoś kuźwa nie wymawiał. Ale jest przepiękny, dziewczyny. Patrzcie, tu jest kieszeń. Nawet pod to, słuchajcie. Tak, Nika, na priv. Nawet, słuchajcie, pod to dres beżowy, śmietankowy, wystawić kaptur na zewnątrz. To nie tylko do eleganckich rzeczy. Na przykład ja tu widzę bluza z kapturem wyrzucona, dres, zajebiste buty, gdzieś z takimi elementami karmelu czy beżu i się wygląda zajebiście. Fajna, duża torba, szoperka i kwiat. Ja, kwiat mówię, kurwa, już nie wiem, co ja gadam. I zajebiście, jak gwiazda. No słuchajcie, taka jest moda, teraz są takie płaszcze, że naprawdę mają fason szlafroków, ale ja kocham ten styl. Ja kocham ten styl bardzo. Czarna dama, ale nie, nie mam torebek już. Sprzedałam wszystkie torebki. Dobra, słuchajcie, ubieram się, pokażę wam te okulary. Pokażę wam te okulary.
Ale powiem wam, no kombi... W ogóle zajebiste miałam dzisiaj te rzeczy. Naprawdę. Zajebiste. Co powiem wam, że zawsze od niej biorę takie rzeczy, które po prostu mi się podobają, bo ja wszystkie z tych rzeczy sobie wzięłam, nie? Ja biorąc dla was te ciuchy, to biorę zawsze o jedną rzecz więcej. No dla siebie oczywiście, nie? No, przecież, no jak to by tak mogło być, żeby Madzia sobie nie kupiła? No przecież to jest niedopuszczalne. Dobra, kobity, pokażę wam te okulary jeszcze. Hej, hej, Karolinka. Karolinka, jadę zaraz po paczkę. Na pewno twoja leży, bo są trzy paczki. Dziewczyny, ważne, właśnie. Pobierajcie sobie aplikację Impostu, bo dużo kobiet nie odbiera paczek. Ja dzisiaj mam do odebrania trzy paczki, dziewczyny. Trzy. A już dwie odebrałam. Musicie mieć pobrane te aplikacje. Bo ja, słuchajcie, nie mam czasu, wiecie, żeby sprawdzać i dawać wam cynk. Ej, no jedź, odbierz paczkę, tak? Rozumiecie, o co chodzi? Nie mam na to czasu. A, dziewczyny, jeszcze mi ta bluzeczka została jedna. No, Madzia, właśnie, dobrze mówisz. Karolinka, nic się, kochanie, nie dzieje, bo nie każdy ma opanowane to, no tak? Tylko weź sobie, pobierz aplikację Impostu i Słońce i sobie zaglądaj codziennie i wiesz, o której godzinie w danym momencie, gdzie się znajduje twoja paczuszka. Jeszcze tą bluzeczkę mam, słuchajcie. Czekajcie. Coś ich się tu zaplątało się coś tu. O, czekajcie. Jeszcze mam taką boho, patrzcie. Od S-ki do XL-ki. Też nowa, 120 zł, przepiękna. Patrzcie. Jak ktoś chce, śliczna jest bluzeczka, śliczna, do jeansów, takich rurek czy coś. Coś pięknego, piękny wisior tutaj, no śliczna. No jest przepiękna ta bluzeczka, ona jest taka leciusieńka. Przymierzyć ją, ok. No kobity, ja, tylko ja mam biały biustonosz pod spodem, będzie mi przebijało. Będzie mi prześwitywać, no jak byk. Jeszcze do dresów, to naprawdę będzie dobrze wyglądać, słuchajcie. Patrzcie. Patrzcie, to jest taki dzwoneczek. O. No śliczna, ja to kocham w lato, takie bluzki, kocham po prostu. Patrzcie. Do tego jakiś piękny wisior, fajne kolczyki duże i super się wygląda, nie? Także jak ktoś chce, 120 zł. Czekajcie, no dresy i powiem wam, ta bluzka. Już pokazuję okulary. Czekajcie, tylko jedną rzecz muszę zrobić. Jedną bardzo ważną rzecz. Jeden mi został, dziewczyny. Ja do Madzi mówię, ma. No ty mi to mówisz. Ty mi to mówisz. Jakiś kudeł mi się przyczepił do ust. Mam nadzieję, że nie... Że nie ten, nie będę mówić głośno. Sephory. Sylwia pytała o pomadkę. Madziu, no to ci mówię, dziecko moje kochane. Madziu, moja kochana dziewuszko. Znamy się nie od dziś. I Madzia ci doradza, zaszczyt szczerze. Słońce, do ciebie pasuje ten sweterek, bo masz tą buźkę, jakbyś miała 15 lat, kochanie. Przepiękny jest. Śliczny. Ma krótki rękawek, kochanie. Zobacz, zakłada do tego nawet dres, słuchaj. Tak pierdłam, no puściłam takiego bąka, że nie słyszałeś? Patrzcie. No Maciu, śliczny jest. Kochanie, weź sobie 120 zł, kochania, nie tylko okulary i okulary. Tak puściłam bączka. Nie, poczułeś? Poczułeś?
Nie, nie, nie mam z długim rękawkiem. Kochana, no teraz to już... O, to nie jest taki. Ale ja tu czekam na decyzję mojej Madzi. Bo ja widzę Madzię w tym sweterku, ale przecież to uparte jest. Nie ma, kochanie, nie ma już. Ale Madziu, do ciebie pasuje, kochanie, ten ja też sobie go wzięłam. I wiesz, do czego ja będę chodzić? Mam takie różowe dresy. I ja sobie będę łączyła, ja mam spodnie dresowe w takim kolorze, tym jaśniejszym, z Reserved. I ja sobie będę ten sweterek zakładała do tych spodni. To nie musisz mieć eleganckich, tak, jeansy, dresy, wszystko pasuje. Także Madziu, zastanów się, weź sobie kobito. No ale się nie słucha, przecież się nie posłucha. Przecież się nie posłucha. Piczka grochowa. No. Dobrze, kochanie. Baby, poczekajcie, uno momento, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza, bo się aż zapowietrzyłam od tego gadania. Poczekajcie, okno mam otwarte. Skąd czerpiesz tyle radości? Kochanie, ja nie wiem, powiem ci szczerze. Nie wiem, skąd we mnie tyle radości. Nie potrafię ci tego wytłumaczyć. Po tym, co przeszłam, to powinnam być jak kuźwa obłąkana wręcz. Po prostu cieszę się każdym dniem słońce, bo wiem, jak życie wygląda. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. I każdym dniem się trzeba cieszyć. Każdą minutą. Słuchajcie. Każdą minutą. Naprawdę. Bo dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Słuchajcie, tak jak powiem wam szczerze. Hej, hej. Przedwczoraj mnie ten brzuch bolał. Uwierzcie, że myślałam, że ja umrę. Zaraz już wyciągam. Myślałam, że już kurwa wyciągnę kopyta. Przysięgam. Przysięgam. Mówię, już jest koniec. Kończę swój żywot. Tak się bałam, słuchajcie. No. Tak się bałam, słuchajcie. A najgorsze jest to, że miałam dzwonić na pogotowie, ale ja nie miałabym nawet z kim dzieci zostawić. To mnie tylko leżeć i umierać. Bo ja do szpitala nie mogę iść. A uwierzcie, że chciałam dzwonić na pogotowie, bo ja leżałam na podłodze, tarzałam się i darłam się, jakbym rodziła. Serio. No tak mnie brzuch nie bolał. Uch, wieki, wieki. Ale powiem wam tyle. Kalafiora nie dotknę do końca swoich dni, choćbym miała, nie wiem co, spod siebie gdzieś.